gdy błysnąłem dziesiątką, podskoczyła jak kot i butelkę najlepszą podsunęła pod nos. Powiedziała zalotnie, co chcesz, mogę ci dać. Ja i na to dyflądro, spadaj, znam inny bar. Już nie wrócę na morze, nigdy więcej o nie. Wreszcie koniec butelki, na pewno to wiem. Łupka nad Soliną. Miejscowość wypoczynkowa. Nad Soliną znajdują się dwa bunkry na tak zwanej linii Mołotowa. Właśnie tam idę, żeby je ponownie zobaczyć. Droga na bunkier jest pełna błota. To, co się dzieje teraz nad Soliną w Bieszczadach, to jest wodny Armagedon. Droga teraz jest masakryczna. Jak widzicie, tu są. Jest tak zrośnięte, pełno błota. No i szkoda, bo ten bunkier został trochę zapomniany. Ludzie omijają go, nawet nie widzą, że istnieje. Bóbrka nad Soliną to również miasteczko, w którym możemy znaleźć wiele szlaków pieszych oraz rowerowych. Obok mnie stoi wyjaśnienie pozostałość drugiego bunkra przy kamieniołomie, również należący do linii Mołotowa. A tutaj widzimy jezioro Myczkowskie. Ciągnie się ono aż spod Tamy nad Soliną i kończy się na Tamie w Myczkowcach. Wyjścia na szlaki zostanie zrealizowany prawdopodobnie na jesieni. Teraz niestety lato, początek lata okazał się bardzo deszczowy, nie nadający się na wyjście na szlaki górskie z całym ekwipunkiem.
opuszczam tamę w Myczkowcach. Będę się kierował w kierunku Soliny. Jest tu niebieski szlak. Nie wiem, czy jest cały do przejścia, ale spróbujemy. Cały szlak ma około 13 km. Ja już pokonałem około 4, zostaje mi 9 km do pokonania. Wejście jest ciekawe na szlak. To trzeba przyznać. Nie będę szedł szybko, bo jeszcze mnie kolana po wczorajszym. W wczorajszej trasie nie doszły do siebie. 215 km i około 1000 metrów przewyższeń. Jednak daje o sobie znać. Tak wyglądają szlaki nad Soliną. Pełno błotu. No niestety moje źródełko również jest tam i chyba zrezygnuję z dotarcia, bo jest to strasznie brudny temat. Przyjadę jednak w suchych warunkach i sprawdzę to wtedy. Idziemy jednak zielonym szlakiem. Zobaczymy, dokąd prowadzi. To jest wyłożony płytą brukową, więc jakoś przynajmniej nie będę brudny w całej drodze. Owszem, prawdziwy turysta nie zwraca na to, czy jest błoto, ale jednak taką pogodę, jak jest teraz, to jest nic fajnego, jeśli człowiek jest cały ubabrany w błocie. Też ciekawa droga, wyłożona płytą betonową. Ciekawe jest to bardziej. Tu już widać, że ten podmokny, czyli tu wylewa. Więc sprawa wygląda tak. Stan wody się podnosi tutaj. Można to już zauważyć. Jeśli przejdę do końca tą ścieżką, prawdopodobnie teraz Myczkowce wypuszczają wodę. Prawdopodobnie nie będę miał powrotu, więc zawracam, jeszcze mogę. Ośrodek kupca harcerskiego Berdo. Po prostu w innym momencie, innych na przykład miesiącach, może lipiec, sierpień, trudno powiedzieć. Teraz profesjonalista, teraz to można. Widzisz gościa? Trochę to jeszcze za dużo widać. Osoba bardziej taki, taki, kurwa. Weź tam z drugiej strony, za to ten, i spróbuj ją. Zamieńmy się. Bo tutaj masz tylko lukę. Puść, puść. Idealne zagaszenie. Ach, pięknie. Słuchajcie, komary latają, trzeba coś z tym zrobić. Zaproś do ogniska. No, Frank, ze słuchania już nie pamiętam na sobie komarów. Tam parę lat temu jakieś takie były. To jest jeszcze, no. Z włóczęgi na pewno to wiem. Gdy błysnąłem dziesiątką, podskoczyła koc i butelkę najlepszą posunęła pod nos. Powiedziała zalotnie, co chcesz, mogę ci dać. Ja i na to tyflądrą spadaj, znam inny bar. Już nie wrócę na morze, nigdy więcej o nie. Koniec włóczęgi, na pewno to wiem, że już nie wrócę na morze, nigdy więcej o nie, wreszcie go.
koniec włóczęgi. Na pewno to wiem. I tak spokojnie odrywa. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to tylko w mojej głowie. Siedzę, tonę i tonę we łzach, bo jest mi smutno, bo jestem sam, dławi mnie strach.